Okiem służb specjalnych, czyli podcast dla chcących zrozumieć świat mniej lub bardziej tajnych służb. Zaprasza Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć! Drogi wywiadu biznesowego. Dziś audycja typu WABIK, czyli wywiad, analiza, bezpieczeństwo i konsekwencje ich stosowania lub też nie, a w niej o różnych podejściach do tego, czym jest wywiad biznesowy. W tym odcinku podcastu dowiesz się. O systemie szpiegostwa francuskiej IKEA. O koncepcjach i strategiach wywiadu biznesowego w wybranych, istotnych obszarach geopolitycznych USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i Azji. O konkluzji dotyczącej wywiadu biznesowego w Polsce oraz o brytyjskiej firmie doradztwa strategicznego Hakluyt & Company i jej powiązaniach z operacjami szpiegowskimi. Zero teorii, sama praktyka. Jeśli zaś będziesz mieć jakieś uwagi lub pytania, czy też sugestie co do tego, o czym mówię, to skorzystaj z możliwości, jaką dają komentarze na blogu, czy też pod tym odcinkiem na YouTube'owym kanale szpiegul.pl, albo napisz do mnie e-mail na adres kontakt@szpiegul.pl. Ja zaś opowiadam o tym wszystkim, gdyż doskonale rozumiem specyfikę pracy służb tajnych. Sam byłem oficerem polskich służb specjalnych, a obecnie przekazuję praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne dla researcherów, czyli wywiadowców, analityków, bezpieczników, czyli specjalistów do spraw bezpieczeństwa oraz strategów biznesowych, co oznacza również menedżerów i kierowników różnego autoramentu i top managementu. To tak ogólnie, a niektóre z tych umiejętności są wręcz niezbędne, na przykład dla detektywów wszelakich czy też dziennikarzy śledczych oraz wcieleniowych. Chodzi o tak zwane dziennikarstwo pod przykryciem. I nie tylko! Dlatego też szkolę każdą osobę zainteresowaną tą tematyką, a to oznacza, że dobrze wiem, o czym mówię. Zaczynamy! W biznesie funkcjonuje mnóstwo bajek. Wszystkie one dotyczą tego, że można łatwo się wzbogacić oraz tego, że firmy wiele mogą, szczególnie korporacje. A oto kierownictwo francuskiej filii IKEA staje właśnie przed sądem w związku z zarzutami, że firma nielegalnie szpiegowała klientów i pracowników. Dwóm byłym dyrektorom generalnym grozi kara do 10 lat więzienia i grzywny w wysokości 750 tysięcy euro. Samej zaś IKEA France grozi kara 3 milionów 750 tysięcy euro. Firma została bowiem oskarżona o nielegalne zbieranie danych osobowych i ich ujawnianie. IKEA jest nam doskonale znana. We Francji zatrudnia 10 tysięcy osób i prowadzi 34 sklepy, stronę internetową, czyli e-sklep, oraz centrum obsługi klienta. Sprawa ciągnie się od lat, gdyż już w 2012 roku związki zawodowe złożyły zawiadomienie na policję, iż IKEA zapłaciła za dostęp do akt policyjnych, które zawierały informacje o wybranych osobach. Oczywiście francuska filia IKEA zaprzeczyła, że kiedykolwiek szpiegowała, ale kiedy wszczęto śledztwo, to firma matka z siedzibą w Szwecji zwolniła 4 dyrektorów generalnych we Francji. O co chodzi? Z zarzutów wynika, że IKEA France wykorzystywała dane, do których pozyskania nie była upoważniona. Chodzi o wgląd w policyjną kartotekę kryminalną, między innymi wobec pracownika, który ubiegał się o zasiłek dla bezrobotnych i jeździł samochodem marki Porsche, oraz innego o niskich dochodach, który posiadał samochód marki BMW. Ponadto firma miała też dostęp do danych osobowych swoich klientów, z którymi jest teraz w sporze. A dane klientów można wykorzystywać jedynie w określony prawem sposób. Sam fakt ich posiadania nie oznacza, że można z nimi postępować dowolnie.
Przy okazji mogliśmy się dowiedzieć, że francuska IKEA na tak zwane dochodzenia wewnętrzne przeznaczała rocznie od 530 do 630 tysięcy euro. Pamiętajmy jednak, że to nie oznacza automatycznie cokolwiek niewłaściwego. Postępowania wyjaśniające i audyty śledcze przeprowadzane zgodnie z obowiązującym prawem są normalną praktyką w biznesie. Ba, wchodząca w życie tak zwana dyrektywa sygnalistyczna Unii Europejskiej wręcz o nich mówi, czyli chodzi o to wszystko, co związane jest z tak zwanymi działaniami następczymi. Były dyrektor działu zarządzania ryzykiem firmy IKEA France przyznał przed sądem, że zlecał nielegalne szpiegowanie klientów i pracowników firmy. Jednakże detektyw zbierający dane dla firmy nie przyznał się do winy. Ten były dyrektor IKEA wysyłał od 2002 roku do firmy detektywistycznej dyskretne prośby o udzielenie informacji na temat stylu życia i niekaralności pracowników lub kandydatów do pracy. Detektyw realizujący te zlecenia, ale nie przyznający się do winy, to były żołnierz wywiadu wojskowego, który od 1990 roku prowadzi prywatną firmę detektywistyczną. Ale sprawdzeń dokonywał w tak zwanych aktach STIK, czyli aktach karnych, do których ma ponoć dostęp tylko policja. Detektyw broni się, twierdząc, że nie korzystał z akt policyjnych, a jedynie ze źródeł legalnych, głównie z internetu. Śledztwo ma jednak to do siebie, że dopasowuje pozornie niepasujące do siebie fragmenty układanki. I oto okazało się, że detektyw jest ojcem chrzestnym córki jednego z policjantów, który korzystał z wglądu do akt dotyczących pracowników IKEA France. Przy okazji, celowo pomijam wszelkie imiona i nazwiska, gdyż nie mają one większego znaczenia, ja chcę jedynie ukazać problem. I tak za pomocą nielegalnie uzyskanych informacji sprawdzonych zostało ponad 330 pracowników firmy. Albo inaczej, na razie to tylko o tylu wiadomo. Dlaczego jednak w ogóle wszczęto śledztwo? Oto w dość tajemniczy sposób nieustalona osoba podrzuciła pamięć USB zawierającą zbiór zaskakujących e-maili opisujących wysiłki kierowników IKEA we Francji, mających na celu uzyskanie informacji o pracownikach, kandydatach do pracy oraz klientach. Powiedz mi, czy ci ludzie są znani policji? To wiadomość jednego z kierowników skierowana do prywatnego detektywa albo wzorowy pracownik z dnia na dzień stał się radykalnym przedstawicielem innych pracowników. Musimy dowiedzieć się dlaczego. Teraz istotna informacja dla wszystkich bezpieczników. Francuski sąd za system szpiegostwa uznał wszelkie powyższe działania mające na celu sprawdzenia pracowników i przedstawicieli związkowych, pracowników na zwolnieniach lekarskich, klientów ubiegających się o zwrot pieniędzy za nieudane zamówienia. Jak rozwinie się cała sprawa w sądzie, to tego jeszcze nie wiemy i przyjdzie nam poczekać na rozstrzygnięcie. Ale spowodowała ona ponowne pojawienie się pytań dotyczących naruszania danych przez korporacje. Gdzie bowiem zaczyna się prawo do prywatności w erze cyfrowej? Dlaczego akurat takie zdarzenie miało miejsce akurat we Francji? Moja odpowiedź może zdziwić, lecz jest to wynikiem tego, iż Francja zatrzymała się kilkadziesięcioleci temu w rozwoju competitive intelligence, czyli wywiadu biznesowego, ale o tym za chwilę. O rozwoju competitive intelligence, czyli wywiadu biznesowego, opowiadałem już w ramach cyklu Krótko o na YouTube'owym kanale szpiegul.pl. W odcinku pod tytułem O biznesie szpiegowskim Polska versus świat. Starcie pierwsze. Serdecznie zapraszam do odsłuchania i do oglądnięcia, gdyż to materiał wideo. Teraz jednak chciałbym Ci opowiedzieć o moich obserwacjach i przemyśleniach dotyczących współczesnych szkół wywiadu biznesowego, czyli charakterystycznych cechach poszczególnych podejść do tej tematyki, albo mówiąc bardziej po ludzku, chcę Ci pokazać, jakie podejścia do wywiadu biznesowego rozwinięto w poszczególnych krajach. I nie traktuj proszę używanych przeze mnie określeń szkoła, czy też koncepcja jako coś instytucjonalnego, ani też w wąskim zakresie definicyjnym. W tym przypadku to tylko słowa na określenie kierunków rozwoju.
szkoła amerykańska. Zasadniczo do niej odwołują się wszyscy, gdy mowa o wywiadzie biznesowym. Nic dziwnego, w końcu to miejsce powstania współczesnych koncepcji zarządzania, strategii oraz ich wsparcia, czyli na przykład wywiadu biznesowego. Obecnie szkoła amerykańska koncentruje się na zarządzaniu danymi, czasami bardzo intensywnym, zahaczającym o szpiegostwo gospodarcze, choć trzeba przyznać, że uwarunkowania prawne są inne, gdyż prawo amerykańskie znacznie różni się od kontynentalnego europejskiego. W związku z danymi bardzo rozwija się analiza informacji, na którą kładzie się szczególny nacisk. Ponadto cechą charakterystyczną dla tej szkoły jest funkcjonowanie rozwiniętego, prywatnego sektora usług militarnych, bezpieczeństwa i wywiadu. W USA można wyróżnić dwa rodzaje szkół dla potrzeb wywiadu biznesowego. Państwowe to kursy dla funkcjonariuszy poszczególnych służb, zwykle specjalnych. Licząca się jednak szkoła prywatna jest jedna. To Academy of Competitive Intelligence. Charakterystyczną strategią dla szkoły amerykańskiej jest przede wszystkim prowadzenie tzw. wojen defensywnych, chodzi mi o wojny biznesowe, których celem jest obrona i blokowanie ruchów konkurencji. Jeśli zaś chodzi o rynek usług, to korporacyjne gromadzenie danych wywiadowczych w ostatnich 20 latach wzrosło zarówno pod względem wielkości, jak i wyrafinowania, albo inaczej jakości. Duże firmy albo zatrudniają weteranów wywiadu, albo zawierają z nimi kontrakty. Rozbudowują również własne struktury bezpieczeństwa i wywiadu oraz zwracają się do prywatnych podmiotów analityki wywiadowczej. Szacuje się, że ogólne wydatki na bezpieczeństwo korporacyjne i informacje wywiadowcze mogą sięgać 50 miliardów dolarów rocznie, co obejmuje bezpieczeństwo fizyczne, zabezpieczenia internetowe, kontrolę i szkolenie personelu oraz wywiad biznesowy. Szkoła brytyjska. Kolejną koncepcją z rozwiniętym nowoczesnym wywiadem biznesowym jest szkoła brytyjska, kładąca szczególny nacisk na kwestie bezpieczeństwa. Nic więc dziwnego, że idea wywiadu bezpieczeństwa biznesu CSI, czyli Corporate Security Intelligence, pojawiła się właśnie w tym kręgu kulturowym. Podejście jest zdecydowanie odrębne od amerykańskiego. Podam to na przykładzie działań PSCS, czyli Private Security Companies, prywatnych firm bezpieczeństwa w Iraku. Otóż na filmowych relacjach dziennikarskich bardzo łatwo można było dostrzec PSCS-y amerykańskie. Charakterystyczny ubiór, wyposażenie, wojskowe pojazdy, opancerzone. Wszyscy wyglądali, jakby byli z Delta Force, normalnie jak na planie filmowym. A rzadko kiedy widz potrafił wyłowić takie same firmy brytyjskie. One bowiem wtapiały się w tło. Wyglądem, wyposażeniem i pojazdami nie odbiegali od otoczenia. Nawet ich załogi składały się przede wszystkim z ludzi miejscowych. To zupełnie inny styl działania. Charakterystyczną strategią są tak zwane biznesowe wojny ofensywne, czyli atak na jak najwęższym froncie oraz wykorzystywanie miejscowych sił i środków. Szkoła francuska. Jak już powiedziałem, Francja przeoczyła rozwój wywiadu biznesowego i od lat 90. stoi w miejscu. Charakterystyczna dla tej szkoły jest symbioza struktur biznesowych z państwowymi instytucjami wywiadowczymi. Jak widać na przykładzie IKEA, to w czasach, gdy prawo tak szczegółowo broni praw obywatelskich i osobistych, jest to niebezpieczne. Nie można stosować w biznesie tych samych metod i środków pracy operacyjno-rozpoznawczych, które legalnie stosowane są przez uprawnione służby państwowe. Dotychczas stosowana strategia tej szkoły, polegająca na taktyczno-operacyjnym stosowaniu różnorakich niespodzianek oraz ściganiu konkurencji, będzie musiała ulec zmianie. Może nawet nie sama strategia, ale taktyka i działania operacyjne w zakresie wywiadu biznesowego. Problem jednak w tym, iż francuskie pojęcie wywiadu biznesowego bardzo różni się od podejścia anglosaskiego, zarówno amerykańskiego, jak i brytyjskiego. Otóż dla szkoły francuskiej
mówi się nie o wywiadzie biznesowym, lecz o dwóch innych, wzajemnie ze sobą powiązanych kategoriach. O wojnie ekonomicznej oraz o wywiadzie ekonomicznym. Wywiadzie prowadzonym w ramach wojny ekonomicznej. Nawet najważniejsza prywatna szkoła, w znaczeniu miejsca, w którym można się edukować w tym właśnie zakresie we Francji, nieprzypadkowo nosi nazwę L'école de guerre économique, czyli Szkoła Wojny Ekonomicznej, utworzona w październiku 1997 roku przez generała Jeana Pichot-Duclos, byłego szefa Centrum Wyszkolenia Wywiadu Armii Francuskiej, oraz Christiana Harboulot, wówczas dyrektora operacyjnego do spraw wywiadu ekonomicznego w grupie DCI. Szkoła Wojny Ekonomicznej oferuje programy MBA specjalizujące się w wywiadzie ekonomicznym i strategii dla studentów, którzy ukończyli prestiżowe szkoły i uniwersytety. Oferuje również roczny program zawodowy dla wyższej kadry menedżerskiej. Samo DCI jest spółką zależną od Ministerstwa Obrony Republiki Francuskiej, zajmującą się szkoleniem francuskiej armii lądowej oraz robieniem tego samego, czyli doradztwa wojskowego, szkolenia, usługi pomocy technicznej i uzbrojenia dla armii państw traktowanych jako przyjazne przez rząd francuski. W samej zaś L'École de guerre économique od samego początku wspólnie studiują cywile i żołnierze. I tam też nawiązują się wszelkie znajomości. Jak widzisz, przed Francją stoi niebyle jakie wyzwanie. I żeby oddać sprawiedliwość, zmienia się. I to bardzo. Ale o tym opowiem może kiedy indziej. Szkoła niemiecka. Szkoła niemiecka jest połączeniem koncepcji amerykańskich i brytyjskich. Jej centrum jest szkoła dla niemieckich, brytyjskich i innych europejskich profesjonalistów wywiadu biznesowego o nazwie Institute for Competitive Intelligence, blisko współpracująca z amerykańską Academy of Competitive Intelligence. Obie zresztą są najważniejszymi szkołami dla kadr Międzynarodowego Stowarzyszenia Specjalistów SCP, czyli Strategic and Competitive Intelligence Professional. To jest jednak nowa nazwa, gdyż wcześniej zamiast słowa strategic na początku było society, czyli stowarzyszenie, środowisko. Ale chciano zaznaczyć, iż współczesna koncepcja competitive intelligence, czyli wywiadu biznesowego, dotyczy strategicznego poziomu zarządzania biznesem i dokonano zmiany. A to było bardzo niefortunne, gdyż odnosi się wrażenie, że wywiad strategiczny, strategic intelligence, jest czymś innym od konkurencyjnego, competitive intelligence. I narobili bigosu tym jednym ruchem marketingowym. Tak, tak, marketingowym. Słowo strategic lepiej po prostu pozycjonuje i sprzedaje. A bajzel pozostał, gdyż samo słowo oznacza dokładnie to samo, co competitive. Jest to po prostu wywiad biznesowy. Wróćmy jednak do szkoły niemieckiej. Jej cechą charakterystyczną jest zdobywanie danych i analiza informacji z naciskiem na technokratyzm i pozostawanie w cieniu, czyli nie tyle może ukrywanie, co nieujawnianie się ze stosowaniem wywiadu biznesowego. Stosowana strategia tej koncepcji polega na doskonałym przygotowaniu profesjonalnych kadr działających w sposób nie rzucający się w oczy w celu prowadzenia tzw. biznesowej wojny ofensywnej, czyli podobnie jak szkoła brytyjska. Szkoła azjatycka. Większość cech, o których opowiem, występuje i w Chinach, i w Japonii, i w Korei, po prostu w Azji. Polega na sprzęgnięciu biznesu z aparatem państwowym w każdym możliwym zakresie ze wszystkimi tego konsekwencjami. Wykorzystywanie danych wywiadowczych w Azji i innych krajach do celów wojskowych i budowania narodu ma bardzo długą historię, mimo że ich systematyczne wykorzystywanie w handlu i biznesie jest już oznaką współczesności. Ponadto mamy do czynienia z zupełnie odrębną, inną od nam znanej mentalnością. To stojące przed nami wyzwania do zrozumienia wartości konfucjańskich, takich jak szacunek dla autorytetu, orientacji na rodzinę oraz grupę i zupełnie inne podejście do relacji osobistych. Na przykład w Japonii słowo joho
oznacza zarówno informację, jak i inteligencję. Ale na przykład dla Amerykanina słowo intelligence oznacza zarówno inteligencję, jak i wywiad, ale w żadnym wypadku nie informację. Samo słowo informacja, samo z siebie, niewiele znaczy ani dla Amerykanina, ani dla Europejczyka. Ale dla japońskiego biznesmena, dla azjatyckiego biznesmena ma już wartość. Stąd właśnie bierze się owo zbieranie wszystkich możliwych informacji. A do tego dochodzi jeszcze na przykład Kaizen, czyli ciągłe doskonalenie. Stosowaną strategią w wywiadzie biznesowym szkoły azjatyckiej jest biznesowe oskrzydlanie, czyli przyjmowanie wielu podstaw przewagi konkurencyjnej zamiast skupiania się na jednej, przeniesienie walki biznesowej na niezdobyty dotąd obszar i stosowanie taktycznych niespodzianek, a także ściganie konkurentów. Aby to w ogóle było możliwe, w tej szkole mamy do czynienia z rozwojem najnowocześniejszych technologii, mobile i big data, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i uczenie głębokie, technologie i systemy IT zorientowane na ludzi oraz doskonałe rozumienie klienta. To są trendy będące w Azji dniem dzisiejszym, a nie pieśnią przyszłości. Na zakończenie powiem, że jeśli chodzi o Polskę, to jesteśmy w jednej wielkiej dziurze. Nie wiemy nic i nie posiadamy własnej szkoły. Ja dążę do zmiany tego stanu rzeczy, podobnie jak w latach poprzednich podejmowano takie próby. Mamy kilka osób, które zasłużyły się w tych działaniach. Nie będę ich jednak wymieniał, gdyż obrały one moim zdaniem niewłaściwą drogę, a ja nie chcę nikogo urazić. Nie po to mówię o tym wszystkim. U nas problemem jest to, że nawet poszukując konserwatorów czy sprzątających, to natychmiast wymagamy dyplomów ukończenia dwóch fakultetów. Tylko po co? Nie tędy droga. Jeśli zaś chodzi o przyszłą strategię działania w zakresie wywiadu biznesowego, to szczerze mówiąc, pozostaje nam przede wszystkim prowadzenie tzw. biznesowych wojen partyzanckich, polegających na obronie tak małych segmentów, by móc je obronić, oraz gotowość do wyjścia z ukrycia. Lecz bez ekspansji na rynki zagraniczne nic nie wskuramy. A trzeba mieć również co eksportować. Dlatego też zapraszam na moje certyfikowane szkolenia z zakresu wywiadu bezpieczeństwa biznesu CSI Corporate Security Intelligence. Wystarczy wejść na stronę szpiegul.pl/consulting. Aby zobrazować powiązania anglosaskiego szpiegostwa państwowego i prywatnego, opowiem Ci o jednej z firm działających w zakresie wywiadu biznesowego i międzynarodowego bezpieczeństwa. Nie będzie to firma jakoś szczególnie znana, lecz pozostająca, a przynajmniej próbująca pozostawać w cieniu. Nawet jej strona internetowa przez całe lata była jedynie wizytówką, niewiele wyjaśniającą, czym jest ta firma. Brytyjska spółka Hakluyt & Company, założona przez byłych funkcjonariuszy brytyjskiej tajnej służby wywiadowczej MI6, to firma doradztwa strategicznego. Swoją nazwę wzięła od Richarda Hakluyta, elżbietańskiego geografa. Jej siedziba znajduje się w Londynie i ma ona swoje oddziały w wielu miejscach na całym świecie. Jak już mówiłem, unika rozgłosu i jest uważana za mającą reputację dyskrecji i skuteczności wśród swoich klientów. I oto w 2001 roku Hakluyt został oskarżony przez Sunday Times, że zatrudniał pracowników do infiltracji, czyli szpiegowania, grup prowadzących kampanię na rzecz ochrony środowiska dla firm naftowych BP i Royal Dutch Shell. Operacja szpiegowska rozpoczęła się w kwietniu 1996 roku, kiedy jeden z dyrektorów agencji i były szef MI6 w Niemczech został poproszony przez Shell o ustalenie, kto organizuje groźby pod adresem jej stacji benzynowych w całej Europie. Agent firmy, który udawał lewicowego sympatyka i filmowca pod pseudonimem Camus, został poproszony o zdradzenie planów działań Greenpeace przeciwko gigantom naftowym. Przy okazji wypłynęło, iż pracował on wcześniej dla niemieckiego wywiadu zagranicznego BND, zbierając informacje o grupach terrorystycznych, w tym frakcji Armii Czerwonej. Aby się uwiarygodnić jako filmowiec,
był szefem wytwórni filmowej Gruppe 2 z siedzibą w Monachium, a od 1985 roku kręcił niedokończony film o włoskiej Czerwonej Brygadzie. Jednym z jego zadań z Hackley było zebranie informacji o ruchach statku motorowego Greenpeace na północnym Atlantyku. Greenpeace twierdził, że skandal był echem afery Rainbow Warrior, kiedy jego statek protestujący przeciwko próbom nuklearnym na południowym Pacyfiku został wysadzony w powietrze przez francuskie tajne służby w 1985 roku. Zginął wówczas w eksplozji holenderski fotograf. Zarówno BP, jak i Shell przyznają, że zatrudniali Hakluyt, ale twierdzą, że nie byli świadomi zastosowanej taktyki. Shell powiedział, że chciał chronić swoich pracowników przed możliwym atakiem, a BP potwierdziło, że zatrudniło firmę do sporządzenia raportu opartego wyłącznie na opublikowanych źródłach informacji. Zaś Hakluyt wydał komunikat, iż nigdy nie rozmawiamy publicznie o czymkolwiek, co robimy i czego nie robimy. Kolejny rozgłos firma zyskała w listopadzie 2011 roku po tajemniczej śmierci jednego z okazjonalnych śledczych w chińskim pokoju hotelowym. Został on znaleziony martwy w pokoju hotelowym w mieście Chongqing. Chociaż był słabo pijący, wydaje się, że brytyjscy urzędnicy konsularni przyjęli wyjaśnienie władz lokalnych, że jego śmierć spowodowana była nadmiernym spożyciem alkoholu. Nie sprzeczali się również, gdy jego ciało zostało szybko skremowane, a jego matka powiedziała Daily Telegraph, że jej syn zmarł na zawał serca. A później wybuchł wstrząsający chiński skandal polityczny. Ujawniono bowiem, że 41-letni Neil Haywood, tak nazywała się ofiara, bardzo zbliżył się do lokalnego przywódcy komunistów, ekstrawaganckiego populisty imieniem Bo Xilai. Przyjaźnił się również z żoną Xilaja i wydaje się, że pomógł ich synowi, Bo Guagua, dostać się najpierw do Harrow School, a następnie do Balliol College w Oxfordzie, skąd jednak został rugowany za lenistwo. W 2012 roku szef policji Chongqing, Wan Lijun, twierdził, że pokłócił się z Xilai, kiedy powiedział mu o swoich podejrzeniach, że Haywood został otruty. O tym, że rozmowa była niebezpieczna, świadczy to, że Wang następnie wystąpił o azyl w konsulacie USA. Nie otrzymał go, został zatrzymany przez policję chińską i dalej tam przebywa. Zaś Xilai, uważany za wschodzącą chińską gwiazdę polityczną, nagle został pozbawiony stanowisk w partii komunistycznej i zniknął z pola widzenia. Pojawiło się zaś pytanie: dla kogo Haywood pracował w chwili śmierci w Chongqing? Hakluyt utrzymuje, że nie pracował dla nich nad żadnym konkretnym projektem, ale nie można również wykluczyć, że mógł pracować dla brytyjskiej służby wywiadowczej MI6. I na dziś byłoby to na tyle. Na zakończenie polecę Ci książkę, której jestem współautorem. Ochrona przedsiębiorstwa przed szpiegostwem gospodarczym, prawne i praktyczne aspekty zapewnienia bezpieczeństwa aktywów przedsiębiorcy. Napisałem ją wspólnie z Tomkiem Safiańskim i Pawłem Łabuzem. I przypominam, że praca służb i ich agentur nie zmienia się z upływem lat. Choć różnie regulują tą kwestię przepisy prawne dotyczące służb państwowych i prywatnych, a same powiązania w krajach zachodnich wcale nie ułatwiają działalności w obecnych czasach. Jeśli słuchasz tego podcastu, to już o tym wiesz. Jeśli masz jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, to zapraszam Cię na dalsze audycje, a jeśli ich nie masz, to zapraszam Cię tym bardziej. A ten odcinek zakończę. Jeśli masz do mnie jakiekolwiek pytanie czy też sugestię, to napisz e-maila na adres kontakt@szpiegul.pl. Ja zaś mam do Ciebie ogromną prośbę już teraz. Poleć ten podcast OSS Okiem Służb Specjalnych chociaż jednej osobie spośród Twoich znajomych. Jednej. Ciebie to nic nie kosztuje, a w ten sposób dotrze on do wszystkich zainteresowanych. Jeśli zaś nie chcesz przegapić nic z tego, o czym opowiadam, na temat służby mniej i bardziej tajnych, to zasubskrybuj newsletter bloga typu Intelligence o nazwie szpiegul.pl i zapraszam Cię serdecznie na jego łamy. Jest to bowiem centralne miejsce całej mojej aktywności dla Ciebie, a także na wszystkie miejsca okołoblogowe, Facebooka, Instagram i LinkedIn. Wszystkie namiary znajdziesz na przykład na YouTube'owym kanale szpiegul.pl pod tym odcinkiem podcastu. Albo na blogu. Kolejna audycja Okiem Służb Specjalnych już za tydzień. Do usłyszenia. Szpiegul.pl, Okiem Służb Specjalnych. Cześć!